Witam serdecznie, kochani Państwo, na dzisiejszym czytaniu, co wydarzy się wkrótce. Chciałam zaprosić Państwa dzisiaj na godzinę 19 na wróżby live z okazji roku istnienia mojego kanału. Wczoraj, 5 maja, minęły urodziny roczne mojego kanału Orakel Miłości u Loeli. Z tej okazji robię dzisiaj live'ik i zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczmy, kochani, co pokażą dzisiaj karty, co wydarzy się wkrótce. W międzyczasie, kiedy będę rozkładać karty, oczywiście witam wszystkich, pozdrawiam. Dziękuję za Waszą obecność. Proszę o Wasze komentarze, które czytam codziennie. Bardzo mi one potrzebne do inspiracji, motywacji, do nagrywania filmików. Chcę czuć Was tutaj na grupie. Chcę czuć Waszą obecność, Wasze historie. Po prostu no, Wasz feedback, czy rezonują te wróżby z Wami. Dziękuję, bardzo się cieszę, jak piszecie. Czyli weźcie sobie, proszę, minutkę czasu, sekundkę czasu i wyślijcie smajlika, jedno słowo, jedno zdanie. Owszem, dużo komentarzy jest naprawdę cudownych i mnie napaja radością, inspiracją. Proszę również o lajki z kciuczkiem w górę. Na wróżby indywidualne zapraszam oczywiście, kochani Państwo, na e-maila. Piszcie mi e-maila, jeśli potrzebujecie wróżby indywidualne. Ja odpiszę Wam o warunkach takich wróżb indywidualnych. Wróżby indywidualne odbywają się oczywiście z Waszymi datami urodzenia i z Waszymi zdjęciami. Kochani, co wydarzy się wkrótce? Więc tutaj karty po lewej stronie, które teraz właśnie tu rozkładam, pokażą temat dzisiejszy. Jaki jest temat naszej wróżby? I karty po prawej stronie pokażą, jak rozwinie się ten temat. Co się wydarzy w najbliższym czasie? Co do tego tematu, które pokażą karty, przyjdzie? Dobrze, więc już, kochani Państwo, w spodzie tarota mamy diabła. Diabeł to jakaś toksyczna osoba, może zazdrosna, może manipulator, manipulująca Wami. Może jakieś nałogi, może jakieś problemy właśnie, którym tutaj nie możecie się oprzeć. Uwaga! Tutaj jakaś wiadomość, która będzie szła, być może właśnie od diabła, od jakiegoś manipulatora, tak? Także, kochani, uważajcie i zobaczymy teraz rozkład kart. Jesteście w takim temacie. Smutne, wspominacie coś, nie wiecie co zrobić. Tęsknicie za czymś, co się skończyło. Nie widzicie jakby szansy też dla tego, co przychodzi. Rozmyślacie, wspominacie, jesteście sentymentalne. No bardzo tutaj duży smutek z tej karty. Jakby potrzeba też samotności, by coś przemyśleć. Tak, czy myśli, ciemne myśli, niejasności, tęsknota. Proszę zobaczyć, niejasność sytuacji, tęsknota. Tutaj zawikłana jakaś sytuacja trudna, tęsknota za czymś, za kimś, być może też duchowe pojednanie, rozmyślanie wieczorami, nocą, chęć również wyjaśnienia tych niejasności i przerwane, zakończone raptownie szczęście. Taki jest temat, czyli byliście jakby szczęśliwi i zostało to szybko, raptownie, nieoczekiwanie zakończone, urwane, zablokowane. Co będzie? Tutaj jest też karta wspomnień, karta pięknego czasu, który był. Chęć jakby jeszcze raz
przyciągnięcia tego czasu z powrotem. Wspominamy piękne chwile, jakby żałujemy, że nie ma tych chwil. Jesteśmy tutaj cały czas, żyjemy wspomnieniami, a nie dniem dzisiejszym. Chcemy kontaktów, chcemy komunikacji, chcemy pisania, spotkania z tą osobą. Przyjdzie tu jakaś wiadomość i chęć spotkania. Sprawy powinny rozwinąć się między Wami dobrze. Niemniej jednak stoicie na rozdrożu, nie wiecie jak się tutaj zachować, nie wiecie co wybrać, nie wiecie jaką decyzję podjąć. Być może w stosunku do tego człowieka, który wydaje Wam się tutaj diabłem, czyli nie wiem, być może manipulatorem, osobą toksyczną, nieszczerą, kłamliwą albo zdradliwą, lub tutaj jest między Wami jakieś silne przyciąganie seksualne, czego Wy się boicie, obawiacie, nie wiecie jak się zdecydować, nie wiecie jaką właśnie tutaj decyzję podjąć, pomimo tego, że tęsknicie, rozmyślacie, jesteście sentymentalne i że żyjecie jakby tą przeszłością, to co było pięknego, pragniecie spotkań, komunikacji, ta komunikacja przyjdzie, będzie się wszystko dobrze między Wami rozwijać, natomiast Wy boicie się, wahacie, nie umiecie podjąć decyzji. To wydarzy się wkrótce. Także obserwujmy, zobaczmy. Dziękuję serdecznie. Zapraszam dzisiaj na 19, parę minut po 19 na live'ik, po tej wróżbie. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.